Konferencja Defense 24 jest świetnym forum do wymiany opinii, wymiany informacji na temat planów, ale także dokonań, działań wszystkich podmiotów skoncentrowanych na sprawie obronności Rzeczypospolitej Polskiej. Mam przyjemność korzystać po raz kolejny z tego forum, żeby przedstawić Państwu, żeby przedstawić opinii publicznej zarówno dokonania Ministerstwa Obrony Narodowej, jak i plany. Zacznę od tego, że moim zadaniem, podstawowym zadaniem, moją misją jako ministra obrony narodowej jest zrealizowanie trzech celów. Pierwszy cel to Wojsko Polskie liczniejsze. I tak się dzieje. Witany był tu pan generał Gromadziński, dowódca 18. Dywizji Zmechanizowanej. To dywizja, która właśnie obchodzi swoje dwulecie funkcjonowania, istnienia. W ostatni piątek miałem sposobność przyglądania się ćwiczeniom na Nowej Dębie, w których uczestniczyli żołnierze z 21. Brygady Strzelców Podhalańskich, którzy stanowią szpicę NATO, którzy są w dyżurze, i komponenty z 1. Warszawskiej Brygady Pancernej. Ale ta dywizja się rozwija. Powstaje 19. Brygada Zmechanizowana, w zasadzie jest odtwarzana, bo została zlikwidowana Brygada Zmechanizowana w Lublinie w 2011 roku. Bardzo złym roku dla obronności Rzeczypospolitej Polskiej. To był rok, w którym ówczesne władze decydowały o likwidacji bardzo wielu jednostek Wojska Polskiego. Na szczęście te czasy mamy już za sobą i dziś Wojsko Polskie się rozrasta, jest coraz liczniejsze. Stąd też nasza, Ministerstwa Obrony Narodowej, akcja społeczna, kampania społeczna pod hasłem Zostań żołnierzem Rzeczypospolitej. Stąd też zmiana systemu rekrutacji do wojska, bo właśnie w ostatni piątek, oprócz wizyty na poligonie w Nowej Dębie, byłem także w Lublinie na terenie 19. Brygady Zmechanizowanej, gdzie rozmawiałem z kandydatami do służby w Wojsku Polskim, właśnie w Wojskowym Centrum Rekrutacji, jednym z 24 takich centrów, które powołaliśmy do życia, które funkcjonują, które działają. Byłem podbudowany, bo rozmawiałem z kandydatami do Wojska Polskiego, byłem podbudowany ich motywacją służenia Polsce. Naprawdę piękne postawy. To jest niezwykle istotne, żeby właśnie budować te postawy, żeby wzmacniać te postawy, żeby w konsekwencji nasza ojczyzna była bezpieczna. A więc to jeden cel, który realizujemy konsekwentnie. Drugi cel to silniejsze osadzenie Rzeczypospolitej Polskiej w ramach struktur Sojuszu Północnoatlantyckiego, a szczególnie w relacjach ze Stanami Zjednoczonymi. I tu też mamy wydarzenie, które ma charakter epokowy. Najpierw dwie deklaracje podpisane przez prezydentów Andrzeja Dudę i Donalda Trumpa w sprawie wzmocnienia obecności amerykańskiej w Polsce. No i umowa podpisana 15 sierpnia. Umowa, która tworzy ramy prawne zwiększonej, wzmocnionej obecności wojsk amerykańskich w naszym kraju, a więc wzmocnienie, jeżeli chodzi o liczebność wojsk amerykańskich, jeżeli chodzi o charakter, jeżeli chodzi o zakres zdolności, jakie będą prezentowały wojska amerykańskie stacjonujące w Polsce. To odstrasza, niewątpliwie odstrasza. To pan prezes mówił o jednym z paneli, który jest poświęcony sytuacji za naszą wschodnią granicą. Niewątpliwie mamy do czynienia z realnym zagrożeniem. Tym zagrożeniem jest odtwarzanie Imperium Rosyjskiego, tym zagrożeniem jest agresywna polityka rosyjska. I odpowiedzią, naszą odpowiedzią, odpowiedzią polską, odpowiedzią rządu polskiego, prezydenta Rzeczypospolitej, pana Andrzeja Dudy, zwierzchnika Sił Zbrojnych, jest właśnie wzmacnianie zdolności obronnych naszej ojczyzny. Chciałbym podkreślić, że zasadniczym elementem, na którym oparte jest bezpieczeństwo naszej ojczyzny, jest Wojsko Polskie.
Wbrew temu, co możemy usłyszeć czasami, Wojsko Polskie stanowi tą podstawę, ten fundament, na którym zbudowany jest cały system bezpieczeństwa naszej ojczyzny. Dlatego, jak już mówiłem, Wojsko Polskie musi być liczebniejsze i to konsekwentnie robimy, ale Wojsko Polskie musi być także zmodernizowane, jeżeli chodzi o wyposażenie. I tu też chciałbym podkreślić, że ostatnie lata to lata dynamicznego rozwoju w tej dziedzinie. Rok 2018, kupienie systemu Patriot, rok 2019, rakiet HIMARS. Ten rok, początek tego roku, podpisanie umowy w sprawie kupienia F-35, najnowocześniejszych samolotów. Wczoraj przez media przebiegła informacja o tym, że postawione zostały zarzuty byłym pracownikom zakładów lotniczych i to jest konsekwencja tragedii, jaka miała miejsce, tragedii, w której zginął pilot. Doświadczony pilot zachował się zgodnie z procedurą, zgodnie z regulaminem, ale stracił życie. To rezultat tego, że przez lata nie modernizowano wyposażenia Wojska Polskiego, że mówiono tylko o tych działaniach, a tych działań faktycznie nie podejmowano. Takim przełomowym rokiem był rok 2015, kiedy rzeczywiście Polska przestała być rozbrajana, a zaczęła być uzbrajana, kiedy konsekwentnie podnosimy zdolności właśnie w tej dziedzinie. Proces modernizacji postępuje, ale też, żeby ukrócić jakieś spekulacje, bo wymieniłem te trzy transakcje, rok 2018, 19, 20, jeżeli chodzi o nabycie sprzętu wojskowego produkcji zagranicznej, najlepszego w swojej dziedzinie, jestem o tym przekonany, ale produkcji zagranicznej. To chciałbym podkreślić, że wydatki Ministerstwa Obrony Narodowej w roku ubiegłym, w roku 2019, w ponad 60% wydatki związane z modernizacją były skierowane do polskiego przemysłu zbrojeniowego. Ponad 60% zamówień Ministerstwa Obrony Narodowej w roku 2019 zostało skierowanych do polskiego przemysłu zbrojeniowego. To jest fakt i chciałbym, żebyśmy o tym pamiętali. Ale proces modernizacji, proces kupowania sprzętu dla Wojska Polskiego, zgodzimy się wszyscy pewnie, jak tu siedzimy, jest długotrwały, skomplikowany. Zbyt wiele podmiotów jest zaangażowanych w ten proces. Przerzucają się odpowiedzialnością, pojawia się jakiś kłopot z decyzyjnością. Żeby to wszystko przełamać, mamy przygotowany projekt ustawy o powołaniu Agencji Uzbrojenia. Na ten temat mówiono przez wiele lat. Tu z panem prezesem przed wejściem na salę rozmawialiśmy też na ten temat. Pan prezes stwierdził, że dotarł do projektu z 2008 roku. No, tych projektów przez lata było wiele. Mamy przygotowany projekt, został przygotowany przez zespół, na którego czele stał mój pełnomocnik, pan dr Paweł Olejnik. Można by zapytać, dlaczego dopiero teraz? Jestem ministrem obrony narodowej od 10 stycznia 2018 roku. Odpowiedziałem na to pytanie wcześniej, dlatego że skoncentrowany byłem na przyspieszeniu mechanizmów związanych właśnie z modernizacją Wojska Polskiego. Bardzo dużo zadań stanęło przede mną, kiedy zostałem powołany na Urząd Ministra Obrony Narodowej. I przykłady wymienione na wstępie świadczą o tym, że osiągnęliśmy wiele, ale to jeszcze zbyt mało, dlatego że wyzwania, które stoją przed nami, wciąż są aktualne. Chciałem poprzedzić złożenie tego projektu, w sensie złożenia go do uzgodnień, bo taka jest procedura uzgodnień w rządzie projektu. Chciałem poprzedzić debatą właśnie na tym forum.
Ze względu na epidemię ta debata odbywa się we wrześniu. Pewnie gdyby nie epidemia, odbyłaby się wiosną tego roku, a więc też ta debata odbyłaby się wcześniej. Dlaczego takie forum właśnie? Dlaczego Defense 24? Dlaczego debata tu? Dlatego, że traktuję Państwa jako specjalistów w dziedzinie obronności, dlatego, że szanuję Państwa poglądy i chciałbym, żebyście Państwo poddali ten projekt ocenie. Chciałbym skorzystać z Państwa wiedzy, chciałbym skorzystać z Państwa uwag. W większości jestem zdecydowany co do kształtu projektu, który zarekomenduję, zaprezentuję polskiemu rządowi, ale jedną kwestię chciałbym szczególnie poddać Państwa uwadze. To jest podległość polskiego przemysłu zbrojeniowego. Chodzi mi tu o Polską Grupę Zbrojeniową. Są możliwe dwie drogi. Jest możliwa droga taka, jaka była przez ostatnie lata do początku tego roku, a więc podległość PGZ-u ministrowi obrony narodowej, w tym ujęciu poprzez Agencję Uzbrojenia. No i jest możliwość taka, aby PGZ podlegał, tak jak od początku tego roku, Ministerstwu Aktywów Państwowych. Są oczywiście wady i zalety każdego z tych rozwiązań. Skupię się jedynie na kilku. Otóż w ponad 80, czasami w 90% Polska Grupa Zbrojeniowa produkuje na rzecz Wojska Polskiego. Zgodnie z prawem unijnym, zgodnie z prawem polskim, jeżeli są takie wielkości, a są takie wielkości, gdyby Polska Grupa Zbrojeniowa podlegała Ministerstwu Obrony Narodowej, wtedy mogłyby być dokonywane zamówienia in-house'owe, a więc zamówienia bezpośrednie. Jakie są z tego tytułu korzyści? Otóż takie są, że ten proces następowałby szybciej, bez rozbudowanych procedur. Jakie są zagrożenia? No, takie są zagrożenia, że ten proces jest poza konkurencyjnością, a więc nie wymaga wtedy ten proces starań producenta odnośnie właśnie kosztów produkcji, odnośnie konkurencyjności, mówiąc wprost. A więc są wady, są zalety. Bardzo jestem ciekaw Państwa opinii. Chciałbym, żebyście Państwo swobodnie wyrażali swoje poglądy w tej dziedzinie. Jestem zdecydowany, jeżeli chodzi o zmianę samej procedury dokonywania zakupów na rzecz Wojska Polskiego. I przytoczę tu kilka przykładów i kilka powodów. Powód podstawowy. Ta procedura, która dziś obowiązuje, została skrojona na budżet modernizacyjny w wysokości 2 miliardów złotych. Dziś budżet modernizacyjny zarówno Inspektoratu Uzbrojenia, jak i Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych jest 10-krotnie większy. A więc ten system po prostu jest niewydolny. Po prostu jest niewydolny. Tak jak mówiłem, zbyt wiele podmiotów zaangażowanych powoduje rozmywanie się odpowiedzialności i powoduje, że ten proces też no, nie jest efektywny. Agencja Uzbrojenia byłaby jedynym ośrodkiem decyzyjnym w sprawie zakupów sprzętu dla Wojska Polskiego. A więc zaczęlibyśmy od identyfikacji produktów spełniających wymagania operacyjne, potem poprzez przetarg, negocjacje, umowę, nadzór nad użytkowaniem, aż do wycofania z użycia. A więc cały proces żywotności sprzętu stanowiącego uzbrojenie byłby nadzorowany, byłby organizowany przez Agencję Uzbrojenia. Użytkownicy, a więc Wojsko Polskie, w myśl tej ustawy, tego projektu ustawy, będą jedynie określali zdolności, które chcą uzyskać. Jedynie będą określali zdolności. Cała reszta będzie powierzona, będzie odpowiedzialnością Agencji
uzbrojenia. Potrzeby operacyjne. Z tym też mamy swoisty kłopot. Jest bardzo długi katalog potrzeb operacyjnych i do końca nie wiadomo, które stanowią priorytet. Jeżeli pytam, no to słyszę odpowiedź, wszystkie są priorytetowe. No ale jeżeli wszystkie są priorytetem, to oznacza, że żaden nie jest priorytetem. A więc zobowiązanie Sztabu Generalnego do szczegółowego przeglądu potrzeb operacyjnych to też jest bardzo ważny przepis, bardzo ważne zadanie wynikające z odpowiedzialności Agencji Uzbrojenia. Określanie wymagań operacyjnych. Zdarzało nam się kilkakrotnie, że było zbyt wygórowane. Jeśli było zbyt wygórowane, oznaczało to w konsekwencji wysokie koszty. Przykład, posłużę się przykładem z panem generałem Ryczkowskim. Wielokrotnie rozmawiałem na temat Mustanga. Wiele podejść. No i dopiero ostatnie podejście zakończyło się sukcesem, ale zakończyło się wtedy, kiedy zobowiązałem pana generała do osobistego przejrzenia właśnie wymagań operacyjnych. No i okazało się, z tego przeglądu okazało się, że były one zbyt wygórowane. Zawierały takie zdolności, które, mówiąc wprost, były zbędne. I poprzez takie działania doszliśmy do osiągnięcia sukcesu. Ale mówię o tym przykładzie, żeby pokazać, że to system musi tak działać, żeby nie było konieczności wprowadzania takich działań ekstraordynaryjnych. To system powinien powodować, że te wymagania byłyby skrojone dokładnie na potrzeby, a nie zawierałyby jakieś, cóż, wyobrażenia, których spełnienie oczywiście technicznie jest możliwe, ale oznacza zwiększenie kosztów. A przecież chodzi nam o to, to są pieniądze publiczne, naszym zadaniem jest racjonalne, gospodarne wydawanie tych pieniędzy, bo musimy osiągnąć nasz cel, a więc musimy doprowadzić do tego, żeby Wojsko Polskie było wyposażone w nowoczesny sprzęt, w sprzęt o wysokim poziomie. Natomiast no, musimy też racjonalnie podchodzić do tych spraw i eliminować to wszystko, co powoduje bezpodstawne zwiększanie kosztów. Agencja Uzbrojenia powstanie w wyniku połączenia kilku instytucji, a więc przede wszystkim Inspektoratu Uzbrojenia, Inspektoratu Implementacji Innowacyjnych Technologii Obronnych, Biura do Spraw Umów Offsetowych oraz części, fragmentów, ale ważnych fragmentów pozostałych instytucji. Tu mam na myśli Wojskowe Centrum Normalizacji Jakości i Kodyfikacji, Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych i Agencji Mienia Wojskowego. Proszę Państwa, jeszcze raz bardzo dziękuję za możliwość przedstawienia w zarysie oczywiście tego projektu. Jestem zobowiązany Państwu za przedstawienie uwag, opinii i bardzo serdecznie jeszcze raz dziękuję organizatorom za stworzenie możliwości do przedstawienia właśnie tego projektu. Dziękuję.